Zaczynamy jeszcze w tym starym roku. Dymaj buja, dymaj buja, jest buja. Jeszcze w starym roku udało nam się wyjść. No dawaj, dawaj, no dawaj jeszcze raz, już jakieś fanty muszą być, chłopie, dzisiaj fajna miejscówka. No, to jesteś przydymiona, także jesteś przydymiona, fanty będą, także zwijaj się z powrotem na bazę, hop. No, a teraz oficjalne przywitanko, także witamy was ponownie. Z wujkiem jeszcze w tym starym roku udał się wypad, czyli kolejne wykopki i kolejne poszukiwania, nie wuja? Siema, no, wuja, kurde, tęskni, ale kurde, jeszcze niedziela, godziny popołudniowe, o. Także zaczynamy, słuchajcie, miejscówka. Generalnie to miejsce mieliśmy już tutaj dawno, taką chrapkę na to miejsce, bo to jest taki lasek, gdzie te niby hangary były. Lotnisko, wiadomo, tutaj na tych polach chodziliśmy, dużo łusek wychodziło lotniczych. Takich odłamków pierdół, także jakiś ślad jest, zobaczymy ten lasek, te hangary, mamy tutaj to namierzone, mniej więcej gdzie to było. Idziemy się przejść, wują, zobaczymy co tam nam wyjdzie. A co będzie, oczywiście to się okaże, w czym? W praniu. Tak jest, w praniu. Oczywiście nowych widzów cały czas zachęcam do tej subskrypcji, naciśnijcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się przy pierwszym jakimś tutaj lepszym znalezisku, jak oczywiście takowe będzie. Miłego oglądanka. Wuja, dobry, wuja, mówi, że samolot wykopiłem. O, samolot właśnie. Idziemy zobaczyć tutaj, co tu będzie ciekawego. Mamy tak namierzone, czy kawałek się musimy przejść. O, masz za się. No. Co, skrzydło? No, to zobacz. Co? Co wisi? No tu, na krzaczku. O! Kurde, wuja, w ogóle jaki ty smoczek zgubił. W ogóle jaki ty zwrok dostałeś znowu dobry, co? Widzisz? Dwa tygodnie mnie nie było, się poprawiło, nie? Po tych świętach, nie? Dobra, idziemy tutaj, bijamy się. Sztormy były, to i powiało, nie? Trochę. Drzewa powywalane, dobra. Jesteśmy, zaczynamy tutaj naszą przygodę dzisiejszą. Niby to tutaj było, w tych okolicach. Stały, tak przynajmniej na starych mapach pokazuje. No jestem ciekaw, te drzewa też jakieś za młode nie są. Także czy to prawda o tych hangarach? Także bierzemy się tutaj za rozpakowanie Deusa i lecimy. Wuja, pierwszy sygnał, już pierwszy ślad. Pierwszy sygnał, już pierwszy ślad. Nabój. Nabój. Oczywiście do dziury z powrotem, ale jak widać, coś jest w temacie. Powiem wam tyle, sygnał na sygnale tu jest. Nie wiem, jakiś śmieciąg, ale naprawdę tych sygnałów tu jest sporo, także kopać będziemy na pewno. Pierwszy młot myślałem jakaś mała odznaka, ale nie. Potem druga myśl tubka, ale na tubkę mi zatwarte, jakiś ołów to jest. Także kolejna jakaś pierdoła z lasku zostaje tu wyszarpana. Kolejny ślad skowuje, mam nadzieję, że na samych łuskach tu się nie skończy, kurde. No oby. Nie? Dobra, co, zabieraj, kurde. Hop. Kolejny ślad. Rozdupczone te łuski naprawdę konkretnie. Nie wiem, czy to tu było wysadzane, czy co. Ale jak widać, śmietnik tu jest totalny, wujek też mówi. Tu jest sygnał na sygnale, totalna tragedia, także zwijamy się stąd. Tu raczej na jakieś fajne fanty nie ma co liczyć. Wuja, ile masz już dziur wykopane? Z 10, 15? 15, no. Same łuski, nie? Kolejna. Przesuwamy się cały czas w inną stronę, ale te łuski idą za nami jakby. Kurde, masakra, pełno takiej spalonki tu jest i tego wszystkiego. Tragedia. My tu liczyliśmy na fajne fanty, na razie to tu jest totalna łuskownia, no ale wszystko świadczy o tym, że tu to te hangary było i to lotnisko, bo to jest łuska lotnicza. Wuja, my dzisiaj robimy ten konkurs, kto lepszą łuskę wykopie chyba. Wujek mówi, że tam jakaś bombka musiała gwiznąć, bo taki lej jest jakby po bombie. No co ty też w takim leju szukać, kurde, odłamków? No. Masakra, kurde, musimy idziemy, cały czas się przenosimy, a i tak cały czas łuski za nami idą, nie? No ale to wiesz, było to lotnisko, nie? Lotnisko, ten hangar tutaj, nie? W końcu wpada coś innego niż łuska, słuchajcie, element od harmoniki. Także jakiś może wehrmachtowiec tu sobie grał na harmonice i ją wydupszył, kurde. Także mam pierwsze jakieś znalezisko niezwiązane z łuską. Wuja, jest kolejny ślad. Blacha od hangaru. Ale powiem wam, coś musiało tu ostro wywalić w powietrze, bo tu śmietnik totalny, same odłamki. Naprawdę, tragedia totalna. Tragedia totalna. No ale co? Zabierać tego nie będziemy, także zostanie to tutaj. A my wujek co? Musimy gdzieś poszukać się, tu gdzieś przesunąć, gdzie indziej, co? Bo na razie to tak wygląda, jak wygląda, nie? Za sympatycznie. Ja ci powiem, wujek, że to się odechciewa chodzić już, nie? Kolejna łuska.
Jakbyśmy to naprawdę zabierali, to byśmy chyba z 50 mieli już. Łuskowy lasek, no ale nic nie zrobimy. Nie po łuski tu przyszliśmy, ale jak widać te ślady tutaj są po tym hangarze. Ale nic, same łuski na razie. Jest pierwsza moneta w końcu. Już widzę, że to złoto Weimaru jest. No, kurde, także jak w pięknym stanie. Piąteczka, nawet w kolanko nie trzeba trzeć. Pięć. Ostatnio Weimar za mną chodzi, także ostatnio były dwie dychy. Teraz wpaduje piątka z Weimaru z menicą D. No ale widać, łuski i jednak coś tu jeszcze jest oprócz tych łusek. Wuja już mówi, że ma takie stereo w tych łusek, że go głowa boli. No ale nic, trzeba przejść ten lasek, może akurat się trafi coś fajnego. Dobra, pierwsza moneta zostaje cię zaliczona. Dajcie sygnał. Akurat, kurde. Tutaj, w tym miejscu. Na 100% to będzie łuska, albo znowu co innego. Tak, mamy szyszkę. Może będzie coś fajnego na żywo nagrane. Sygnał fajny, ale tych sygnałów, mówię, tu jest pełno takich fajnych. A gdzie jesteś, kurde? Gdyby się zmył. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dupka od łuski lotniczej. Tak wyglądają te poszukiwania dzisiaj. Ale mówię, to świadczy o tym, że ten hangar tutaj. To świadczy ewidentnie o tym, że ten hangar tutaj był. Ale niestety nic innego nie idzie trafić. Wujek też taki tam smutny, coś kurde. Słuchajcie, miejsce zostało do sprawdzenia, generalnie było. Sprawdzamy. A co z tego wyjdzie, oczywiście, to wiadomo, to się okaże w tym praniu tutaj, co się odbywa. Na razie jest tak, jak jest. Wuja tam z daleka kopie, plecy go bolą, ale mówię, uważaj, żebyś mi się tutaj nie zgiął raz, żebyś musiał cię z tego lasku wyjmować. Słuchajcie, wpada kolejna. Aha, okej. Kolejna. Myślałem, że łuska tym razem. Nie, to będzie łuska. Tym razem myślałem, że to łuska, bo tak wystawałeś, to cały nabój kompletny, ale jak widać, zalepiony, zajechany i z powrotem do dziury z nim. Nie będziemy tego zabierać, bo po co nam to? Wuja kopie na żywo, teraz zresztą sami zobaczycie, że to będzie łuska. Obstawiamy, wujek, łuska? 100%, nie? Masakra tu w tym lesie. No ale nic, już nie będziemy zmieniać, bo dzisiaj nowy rok. Dzisiaj nowy rok. Dzisiaj jest Sylwester, nowy rok jeszcze nie. No. Kolejna. Pak do dziury. Słabo, nie? No. Ja mówię, taki rekonesans dzisiaj, taką rundę. Ale na razie to tak wygląda naprawdę cienko. I raczej już tutaj więcej nie przyjdziemy. Co ty tam masz, wujek? Pokaż. Modern shaving. Ooooo, to stary, wiesz o no, tym, nie? A co ty mi tu dajesz jeszcze? Główka od tego, nie? Dupka. Stara tubka jakaś. Stara, no. Bardzo stara. To nie potrzebujemy akurat. Co to tu jest? Modern shaving, czy coś? Modern shaving. Może być, chyba, wiesz? Będzie. Myślisz ty? Weź to. Masz ty tą szczotkę swoją tu? Nie, właśnie mam. To weź mi, weź zobacz, tu ją mi ten. Weź trochę to obczyść. Mi się też wydaje, że to jest po angielsku napisane. No jak wyglądowo, Anglicy też tu byli. Modern shaving. Mm. Jest to po angielsku, nie? Ja. A weź jeszcze tu przeszoruj trochę kawałek. To będzie czas. To drugą, no kurde, jak tą przeczyści, to już nie będzie to czytać. Już nie ma co czytać. Barbat, to jest szybko. Barbat. Jo, to będzie po angielsku. O, tu z tyłu będzie lepiej napisane. No to angielski. Directing. Version, ja, spirit, coś tam. Wszystko po angielsku, także angolet. Jak widać, Angole tu siedzieli. No, czyli jakieś kolejne znalezisko. No i Angole tu zdobywali tutaj ten lotnisko, także wszystko jest na rzeczy, trzymaj. Kolejny jakiś fajny sygnał, się trochę pokupiemy na żywo, bo kurde słabo z tymi fantami. A tu taki sygnał nie na łuskę. Rzeczywiście mogę się mylić, bo łuska dzisiaj to jest naprawdę pod dostatkiem. Na kilogramy można sprzedawać. Co? Na kilogramy sprzedawać. No, dzisiaj to jest normalnie dramat. Było tutaj głęboko.
Też łuski od Mausera wychodzą, ale już nie będziemy wam pokazywać całe filmy tych łusek. Ale nic nie ma, wypad. Każdy jest nagrywany. No. Tak. Oj. Kolejny pocisk znaleziony. Mauserówa, kolejna. To już jest chyba trzecia, czwarta. Oczywiście ja tego nie zbieram. Walę to do dziury z powrotem, bo po co mi to? Tu, cak, cak. Dziękuję, do widzenia. Wuja tam walczy jak lew. Na bank łuska, nie? Co masz? Nie. Co to jest? Nabój, nie? Cały? Jo. Głowa. A, sama głowa. A, to może być taki troszkę inny. Pełno. Są przeróżnych łusek, naboi. Także... Działo się tutaj nieźle, naprawdę, nie? Ja dzisiaj się nie spisał. Nie. Po naboje i granaty, bomby, to my tu nie przyszliśmy, nie wujek? No, raczej nie. Słuchajcie, dziur. Coś tu fajnie wygląda. Wykopiemy to. Fajnie to tu wygląda, dosyć głęboko, pod takimi korzeniami. Kurde, ciekawa sprawa, co to może być. Samolot. Samolot nie, no, ale wygląda wiesz jak, nie? No. Coś do czegoś podobne, nie? Jest to tym razem chem. A serducho już bije, wiadomo, jak coś jest głębiej trochę zakopane, to już może być coś fajnego, także wujek, bierz się za nagrywanie, a ja się biorę za kopanie. No to jedziemy, zobaczymy, co to tu kurde jest. Się tu przekopać. Przekopać przez te korzenie. Co to tu może być? Co to tu może być? Dobra. Już po akcji. Już po akcji. Także długo ona nie trwała. Co to tu jest? Żelastwo. Jakie żelastwo, także. Depozytu nie będzie. Ile zobaczcie, że tu jest jakiś kran. Tam gdzieś ludzie z psami chodzą. Także jakiś taki wybieg chyba dla psów. Jakaś stara studnia widać. Jak widać, lasek niestety jest. No wiadomo, obejść się tego całego nie da. Jakaś stara tutaj. Jakaś stara, czekam. Ty. Ty wuja, tu normalnie woda idzie. O. Ty, zobacz, woda idzie. Normalnie wodę masz. Kurde. Ole, zasypiała ta woda, ale parę razy kiwnąłem, także ta woda naprawdę musi być płytko. Po co ręce umyć, wujek? Wuja się już też pakuje, na dzisiaj kończymy zawody. Niestety skarbów nie było, tych hangarów, skarbów i innych rzeczy, ale ręce są można umyć. No, trzy razy filtrowane. No, dawaj, dawaj. Wuja, kurde. Słaby lasek, nie? No. Mieliśmy tutaj takie nadzieje, że coś fajnego będzie, ale niestety nic fajnego. Pytam się wuja, wuja, wiesz gdzie w ogóle jesteśmy? On mówi w lesie, a w którą stronę? Ja mówię, kurwa, ja sam nie wiem. Słuchajcie, żeśmy tu, bo to jest nowa miejscówka nasza. Także wiecie, zbliża się ciemno. Musimy się generalnie stąd zwijać, bo... Ja flaszki nie wziąłem, ale czego, nie? No kurde, może tu... Sylwester w lesie? Sylwester w lesie? Coś nowego by było. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Chyba, że coś jeszcze się wydarzy, bo... Coś, tu są jakieś stare domy, ty. O. Ty. No jedziemy tędy, zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Czy się z wami nie żegnam, bo może coś tu jeszcze nam się wydarzyć. Kurde, my już chodzimy tu na oko, silnik, pan, silnik jakiś, ja, motor, czy coś. Ale co to kurde jest? Raczej... Odkurzacz chyba to był, wiesz? Jo, ty, ja, faktycznie odkurzacz teraz, jo, mile, stary jakiś taki pierwszy. No ale widać, śmietnik jak jest, taki jest, nie? Ale to tam zastanawia, bo myśmy tych hangarów szukali, tam jakiś jakby bunkier był. Idziemy tam zobaczyć, że się wujek zaraz agać, będziemy urbexa kręcić. Po ciemku. Jo, wuja prowadź. Wujek nas poprowadzi, to jak jakieś zabudowania są, jakaś droga. Musimy z tego lasu jakoś tu wyjść, nie? No. Jeszcze z wujem taką rundę robimy tutaj pod... Jedna z naszych miejscówek, wujek. Kurde. Ale to wygląda, ale są psiane, wiadomo, byśmy to jak tutaj nie kopali. Ponton i jedziesz. Ale to jest nic. Po drugiej stronie jak wygląda. Narty wodne. Narty wodne. Ty, ale zobacz, to jest akurat kanał. Zobacz, nawet taki kanał z takiego kanału, co się robi, nie? No, bardzo wysoko. No, tu wiele nie brakuje. Także widać, po wodzie są wszędzie. Nawet, nawet u nas. Mogę mój magnes wziąć. No.
Tam też pozalewane z tyłu, nie? Ale tutaj jak wygląda, akurat to nie jest akurat nasza miejscówka, ale może kiedyś będzie, nie wuja? Kurde, taki mostku byśmy tu postali tym magnesem, ty, możemy się raz kurde tutaj zebrać, co? Się rozpadało w ogóle. Nie, to jest dramat tutaj. Dramat pełny. W ogóle taka miejscówka na Kopaniec. Kurde, jak nad jeziorem co najmniej. Ale miejscówka taka do pochodzenia. Trzeba znać właściciela, się zapytać, może pozwoli. Dobra wuja. Spadation. Spadation. No i tym miłym akcentem kończymy się znowu. Się rozpadało, koniec. Dzisiaj będziemy buja balować, bo Sylwester się zbliża. Dzień oczywiście zostaje zaliczony. Fantów niestety nie było. No nie zawsze będą, taki żeśmy rekonesans generalnie zrobili, bo żeśmy słyszeli, że byli hangary, no te hangary na pewno tutaj były, bo widać tych łusek pełno, tych lotniczych i mauzerów i w ogóle cudów niewidów. Kawałek harmoniki wykopany, jedna moneta z Weimaru, wujek nie ma nic, ale pochodzony jesteśmy, wujek, dotlenieni, tak, dotlenieni. I to jak? Teraz tylko musi być jeszcze umiarkowanie w jedzeniu i w piciu. W pożyciu alkoholu. A wam oczywiście, jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Cały czas nowych widzów oczywiście zachęcam do tej subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo!